Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy pamiętacie ze szkoły te lekcje języka polskiego, na których nas uczono podstaw analizy tekstu literackiego? Tam się pojawiały takie pojęcia z zakresu teorii literatury, jak zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny i rozwiązanie akcji. Strukturę narracji w opowieści w literaturze możemy też spróbować zastosować do Ewangelii, w szczególności do czytanej aktualnie w niedzielę zreformowanej liturgii Ewangelii Świętego Marka. Właśnie w czytanym dziś rozdziale ósmym, mamy punkt kulminacyjny Ewangelicznej opowieści, czyli najważniejszy moment napięcia w utworze, szczytowy moment narracji, kiedy dochodzi do kluczowego zwrotu. Od tego momentu opowieść prowadzi zazwyczaj do rozwiązania akcji, w którym poznamy ostateczne konsekwencje działań bohaterów. Większość komentatorów się zgodzi, że tym punktem kulminacyjnym, od którego wszystko już będzie zmierzać ku finałowi, a finał jest niejako podwójny, bo mamy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, które jednak stanowią całość, to punktem kulminacyjnym w Ewangelii. A szczególnie w jej wersji według św. Marka, jest to pytanie do dwunastu. Wybrał się Jezus i jego uczniowie do wsi pod Cezareą Filipową. W drodze pytał swoich uczniów, co ludzie o mnie mówią, kim jestem. Odpowiedzieli mu tak, że Janem chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że jednym z proroków. Wtedy on ich zapytał, a wy co mówicie? Kim jestem? Piotr odpowiedział mu: Ty jesteś mesjaszem. Wtedy nakazał im, żeby nikomu o tym nie mówili. Ja tu przytaczam ten fragment w tłumaczeniu księdza profesora Popowskiego, znanym jako Biblia I Kościoła. W czytaniu mszalnym będzie tłumaczenie tysiąc latki. myślę, że dobrze jest odczytać i w innym tłumaczeniu, wtedy czasem łatwiej nam uchwycić to co istotne. I to jest właśnie ten punkt kulminacyjny. Pytanie i wyznanie Piotra. Jezus ich prowadził przez miesiące nauczania w taki sposób, aby w końcu ich umysły oświecone przez Ducha Świętego mogły przyjąć tę prawdę jako oczywistą. Ty jesteś Mesjaszem, czyli Chrystusem. Myślę, że to jest ważne dla naszego zrozumienia, w jaki sposób powstaje i dojrzewa ludzka wiara. Bo jest takie demagogiczne i przewrotne, niestety, podejście, które mówi tak: Ja nie będę mojego dziecka chrzcić, uczyć go katolicyzmu, katechizmu. Jak dorośnie, to samo wybierze. A skąd wiesz, matko, ojcze. Czy będzie miało tyle szczęścia, by trafić na nauczyciela, który doprowadzi go do tego wyznania: Ty jesteś Chrystusem. A jeśli to właśnie ciebie Bóg przeznaczył i powołał, by twoje dziecko doprowadzić do tego wyznania, czy czujesz ciężar tej odpowiedzialności? Bo kiedy się to wreszcie wyzna, to dopiero wtedy można iść z Chrystusem aż do krzyża. A nawet jeśli jak Piotr, zaparłszy się pod ten krzyż, ktoś nie pójdzie, to zawsze ten punkt, w którym wyznałem, ty jesteś Chrystusem, jest punktem, do którego można wrócić. A jeśli nie pójdę pod krzyż, to krzyż przyjdzie do mnie, tak jak przyszedł do Piotra. Nie da się tego uniknąć. I o tym mówi ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, a ja sobie pozwolę je przytoczyć wraz z następnymi wersami, które już się w tym czytaniu nie znalazły. Przywoławszy tłum razem z uczniami, powiedział im: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami bo jeśli ktoś będzie chciał bezpiecznym uczynić swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, bezpiecznym je uczyni. Jaką przyniesie korzyść człowiekowi zdobycie całego świata, jeśli dozna straty na swojej duszy? Bo co może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Jeśli ktoś będzie się wstydził przed tym plemieniem cudzołożnym i występnym mnie i moich słów, syn człowieczy również będzie się go wstydził, gdy przybędzie ze świętymi aniołami w fałeś swojego ojca Dobrej niedzieli wszystkim